Casablanca to ekonomiczna stolica Maroka. Nazwę swą zawdzięcza białym domom stojącym na brzegach jej murów obronnych. Meczet Hasana II wzniesiony został na skrawku lądu z trzech stron otoczony wodą, współgra z zaczerpniętą z Koranu maksymą. Allah ma swój tron na wodzie. Budowę rozpoczęto w 1986 roku. Przez 7 lat 35 tysięcy rzemieślników z całego kraju dniami i nocami wyczarowywało z drewna cedrowego, marmuru i granitu kolumny, rzeźby, mozaiki i sztukaterie ku chwale Allaha. Osiągnięto imponujący efekt. Sala modłów może pomieścić 25 tysięcy osób. Dziedziniec kolejne 80 tysięcy. Najwyższy na świecie minaret ma 210 metrów wysokości, a światło lasera z jego wierzchołka w nocy widoczne jest na odległość 35 km i wskazuje kierunek Mekki. Budowla ta to nie tylko świątynia. Mieści ona również bibliotekę, muzeum, łaźnie parowe, szkołę koraniczną i zaplecze konferencyjne. Zastosowano tu rozwiązania techniczne, elektryczne drzwi, podgrzewaną podłogę, częściowo wykonaną ze szkła, tak, że modlący zdają się klęczeć na falach oceanu, oraz otwierany elektrycznie dach. Salę modłów oświetla 50 żyrandoli, z których najbardziej okazały ma 6 metrów średnicy. Meczet Hasana II imponuje przepychem i ogromem. W sali modłów bez problemu zmieściłaby się Bazylika Świętego Piotra czy paryska katedra Notre Dame.